dzisiaj Tekken. Także w sumie jak widać to jest Tekken. Jakieś rankingowe gierki. Postaram się tutaj lepiej to poskręcić komentarzem, bo ostatnio zauważyłem, że po prostu za bardzo się skupiam, albo jeszcze inaczej, nie mam skilla w komentowaniu, co aktualnie się dzieje na ekranie, a wyprowadzaniu ciosów, także po prostu musicie mi to na ten moment wybaczyć. Co do aktualnych statusu, dalej Vanguard, prawdopodobnie dwie albo jedna gierka do Warriora, więc postaramy się to zrobić. Chciałem wam jeszcze pokazać mój progres z kombosem, ale muszę typa przerzucić na drugą stronę, bo po tej stronie tego nie umiem. Dobra, spróbujmy to ciasnąć. Także powoli się to kręci, ale to jeszcze nie jest, jakby to nazwać, perfekcyjny stan. No właśnie, ostatniego hita zabrakło. Blisko. Blisko. Dobra, siedzi. Także tak to widzicie. Ogólnie ogarniam ogromną kombinację klawiszy. Mam problem z timingiem tego wszystkiego. Kinga. Typo 451 wygranych. 3 z rzędu ostatnie przegrał. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zależy, co prezentuje. No, jak prezentuje jakieś... Typu jak zaprezentuję coś ciekawego, to będę ciekawy, jak on walczy z Kingiem. Dobra, wrzucam w kombosa na początek. Odhaczony. No i wykorzystane kombo. Znowu kontra. Dobra, wykontrowany, no atakuje. Typowo atakuje cały czas. Dół. Dobra, złapany. Szkoda, bo już to w niego szła petarda. Bang, typie. Chyba będzie combo. Szkoda, szkoda. Spróbiłem już trochę. Dobra, buła weszła. Dobra. Pozdrawiam serdecznie typa, ale nie będę drugi raz walczył. Gościu. Zdecydowanie by nie mógł, wiecie, rozkryć mojej taktyki. Te bloki, które próbował mi wsadzić na dół, ja to próbuję, ja gram bardzo podobnie, więc po prostu kwestia była
który lepiej to wsadzi, nie? Dobra, czekamy na następnego przeciwnika, a tak a propos jeszcze pogadanki w lobby, to zamierzam tą serię bardziej prowadzić, to znaczy wrzucać częściej te odcinki, szczególnie z Tekena. Dodatkowo chcę jeszcze rozruszyć trochę Apexa, no i w miarę możliwości oczywiście popychać cały czas Divinity do przodu, bo wiecie, że to jest tak naprawdę fajna seria, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to naprawdę polecam. Dobra, ten combo, co teraz widzicie, to cały czas jest w fazie treningu, jeszcze nie na live go nie wrzuciłem, że tak powiem. Tak samo nie udało mi się jeszcze w tej serii wrzucić, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi, nie pamiętam dokładnie, jak ten combo się nazywał. Ale w pierwszym sezonie naprawdę ciekawie udało mi się go momentami wrzucać przeciwników. Tylko że to już jest kombos, który z reguły chcę użyć, jak gościu ma już HP, że zejdzie na tym kombosie, bo jeżeli mam go zostawić na rage'u, to słaba jest opcja, także... Taka jest sytuacja, nie? Jeśli tak sobie sprawdzam jedną sprawę... Dobra, tutaj mam to. Dobra, ciekawe.